What the hell? Lecimy dalej z Elden Ring, proszę państwa, bardzo ambitne plany na ten odcinek. Myślę, że pójdziemy już na tego generała Radana, całego lorda tej lokacji, ale na rozgrzewkę, jeśli się uda ubić tego smoka, no to myślę, że będzie dobry prognostyk. Idziemy na tego szkarłatnego smoczka, który już wcześniej napsuł nam troszkę krwi, ale myślę, że damy radę, co? Damy radę. Najważniejsze, żeby też na wierzchowcu tutaj go pokonywać, więc to będzie troszkę plusik. Rozkładający się egzykes. Dobra, spróbujemy. Jednego nam się udało ostatnio, to dlaczego nie tego? On jest nawet, troszkę słabszy, ale on ma niestety tą dodatkową umiejętność z tym szkarłatnym, nie? Dobra. Uwaga. Coś tam leci, kabarecik. Ale najważniejsze, żeby jednak na wierzchowcu pokonywać tego smoka i ogólnie takich większych bossów, jeśli się da oczywiście. Kurde, zjawiłeś się tutaj, panie? To znowu te szkarłatne gangreny. No już pomocników nie ma, więc zostaliśmy sami, smoczku. Jeden na jeden. Dobra, tutaj, o, ładnie. Wykrwawiony. Nie no, easy, nie? Już nie z takimi smokami walczyłem. Największym problemem było jednak tutaj walczenie na pieszo. No i ta szkarłatna, która mnie ostatnio ubiła. Nie sam smok, tylko ta szkarłatna zgnilizna. Ale patrzcie, jakie to jest epickie, nie? Jakie to jest epickie. Te walki z bossami, z tymi smokami. Ostatnio mieliśmy cały odcinek ze smokami, więc polecam sobie nadrobić. Kto nie widział? Oj, działo się. Oj, działo się. Dobra. No, troszkę przytrzymał. Ale już jest okej. Teraz tylko wytrzymać i... Oj, panie. Panie Egzykes. Trudne imię, ale... Trudny żywot. Zobaczymy, ile dostaniemy za niego. 45 tysięcy, nieźle, czyli połowę z tamtego. To też jest niezła sytuacja, 45 za tego. Bardzo ładnie, smocza komunia jeszcze tam będzie do ogarnięcia. Myślę, że możemy sobie sprawdzić tą smoczą komunię. Ona była gdzieś tutaj, nie, tu jest ten kościół. Tu mamy, nie, katedrę smoczej komunii. No to super. Dobry prognostyk. Myślę, że na tego głównego bossa możemy już spokojnie iść. Co tutaj będzie do kupienia tym razem? O, naprawdę ładne czary. Jeśli ktoś by chciał tutaj, to wiara, mistycyzm. Zdecydowanie. To pod wiarę wszystko. Mamy już serce smoka, chyba nawet 3, nie? Nie, 10 mam? 10 tych serc mam już. To tyle smoków ubiłem? Ja cię kręcę, ubiłem już 10 smoków. No to nieźle. Teraz tak, jeden levelik sobie tutaj chyba witalność jeszcze wrzucę. 61. No, do 50 idę w witalność, później inne rzeczy. Dobra, proszę państwa, tu jeszcze jeden smoczek będzie na tej lokacji, ale to się wrócimy innym razem. Chyba już oficjalnie idziemy. Tutaj już wszystko wyczyszczone poza tymi rzeźnikami i tym awatarem. No i ten to w ogóle nie jest na teraz. To jest chyba jakiś endgame'owy totalnie. Spróbujemy. Chociaż jeszcze jedna sprawa. Dobra, zanim pójdziemy, jeszcze jedna ważna sprawa, o której zapomniałem wcześniej, bo tutaj byłem się rozejrzeć i kupić materiały do ulepszenia tamtej drugiej katany. To już nawet wcześniej, przed tamtym odcinkiem. Natomiast tutaj mamy kilka takich kwestii odnośnie tego naszego questa, bo teraz zbliża się ten generał i quest dalszy z tym naszym wilkiem. I patrzcie, tutaj jest Nokron. Well, it has a twin.
known as Nokron, the other Eternal City. After years of expeditions, we've determined the location of Nokron by going underground through the well in the Mistwood of Limgrave. You can see Nokron up above, only we've failed to find a path leading to the city. Blythe's made a good go of it, but I'm afraid this has him quite stumped, to be honest. I'm not sure where to go from here. Damy radę, my po prostu musimy ubić teraz tego generała i powinno się coś odblokować. Blythe is Lady Rani's stepbrother. Rani's mother, Queen Renala, approved of him, and they played like siblings from childhood. They were always happy to have me tag along as well. When Lady Rani renounced her flesh and chose the dark path of the Empyrean, Blythe and I swore allegiance as vassals. But none of us will ever forget our earliest days together. Promise to look after Blythe for me, will you? The man is honest to a fault. But fortunately, now he has you. Okej. I take it you farewell. After years, I go. Dobra, czyli to cały czas jest dostępne. To cały czas jest dostępne tutaj. No i my idziemy już teraz tutaj na tego głównego bossa. Oj, tu będzie się działo, podobno jest bardzo mocny. No widzieliśmy na trailerach, że to jest jeden z takich głównych, nie, który był promowany. No cóż, najpierw zobaczmy, co jest tutaj, bo tam jest jakiś teleport. Ale nie wiem, czy tutaj będę w stanie przejść normalnie. Zobaczymy. Tu też jest jakiś teleport. No zobaczę. Najpierw sobie przejdę suchą nogą. Kurczę, tu jest ten festiwal, nie? No to ładny festiwal. Nie chciałbym, żeby mnie stąd wyrzucało jakoś bardzo, żebym gdzieś tam zboczył z kursu. Na razie sobie pójdziemy, bo tu jest jakieś właśnie miasteczko. Ale jest zamknięte, tak? Są jakieś bestie. Kurde, jest zamknięte. Wiecie co? Najpierw sprawdzimy sobie ten pierwszy teleport, później drugi. Może tym teleportem po prostu muszę przejść. Kto wie. To jest wszystko możliwe, nie? To jest wszystko możliwe, to jest bardzo ważny boss, więc nie będzie chyba łatwo do niego przejść. O, zamek lwiej grzywy. Dostaliśmy się. Zamek lwiej grzywy. Kurde. Aż mam ciary. Dobra, to wiecie co? Na razie tutaj sobie jakieś ognicho odpalę, tu powinno być. Co tam się wyprawia? Co tam się wyprawia? Najpierw musimy ten zamek cały tutaj ogarnąć, natomiast mamy tutaj, tak? Mamy tutaj ogarnięte i dalej musimy iść w tą stronę. Tam gdzieś na bitwę albo coś. Natomiast zobaczę, gdzie mnie ten drugi pokieruje. Na razie wszystko sprawdzimy, bo nie chciałbym czegoś przepuścić przed jakąś walką, bo może już później nie być wyjścia. Ale ciekawy jest w ogóle tutaj taki teren. Ja nie wiem, czy stąd nie przejdziemy tutaj na jakiś teren walki, nie? Wszystko na to wskazuje, że ten ogromny teren to może być teren walki. Bo tam w ogóle się nie mogłem dostać w żaden inny sposób. Tu ciekawe. Mamy dwa miejsca. I dwa te jakieś ukryte miasta są. Czyli Nokron jest powyżej właśnie tej studni, co byliśmy. A, czyli tu albo tu nas przerzuca. Nie ma różnicy. Dobra, to i tak idziemy tu. Bardzo fajnie. Ja sobie tu wszystko posprawdzam najpierw. Tu wątpię, żeby było otwarte. Drzwi?
Powiem wam, że ekscytacja jest niesamowita. Ogólnie Soulsy i Elden Ring oczywiście też się w to wpisuje jeszcze. Myślę, że bardziej niż inna gra. Jest tak emocjonująca rozgrywka. Mimo, że dajemy sobie radę, to ten gameplay nie ma sobie równych. Ogólnie w całym gamingowym świecie, nie? Moim zdaniem rozgrywka Soulsowa to jest jakiś ultra w ogóle gameplay. Kto się wkręcił kiedykolwiek? A, czyli tu jest ta brama. I tu mamy dwóch takich lwich. Kto się wkręcił kiedykolwiek w jakieś Soulsy, to wie, o czym mówię. To jest tak niebywale wciągająca też rozgrywka. To jest szok, po prostu to jest szok. Zobaczymy, jak te lwie tutaj paszczę. Dobra. Najgorzej, bo są dwie, nie? To jest tym najgorsze, ale spróbujemy. Nie wiem, czy w ogóle dadzą mi dojść do głosu, ale multibossy to są naprawdę rzeźniki. Dobra, najpierw tego. A, też mogą siebie uderzać. Dobra. To jest plus. Okej, czwóreczkę dostałem. Dobra, jest okej. Jest okej, jedno combo wystarczy. I drugą czwóreczkę. No nie trzeba wydawać hajsu, ale spoko, spoko. Ale to też nas tutaj sprowadza do lokacji, czyli pokazuje mniej więcej, jakich mamy przeciwników. Nie jest najgorzej, nie? Czyli tu mogliśmy sobie przejść, tam nie wiem, czy nie otworzyć sobie tej bramy, może w jakiś sposób będzie się dało. Czwóreczki spoko, nie? Czwóreczki spoko. Tutaj nic nie widzę. Dobra, tam jakaś magmowa oferma jeszcze jest. Ewentualnie tutaj, na górę. Nie, żadnego zabezpieczenia nie ma. O, jeszcze tutaj jakiś gnojarz. Ale zobaczcie, jak na takich przeciwników świetna jest ta katana, nie? Bardzo szybkie ruchy. I też, no, bardzo szybko możemy wykończyć jakimś takim kombem z dwóch katan. Naprawdę spoko, naprawdę spoko. Dobra, czyli tutaj idziemy dalej. Okej, tu idziemy dalej. A z tej strony co mamy? Dobra, no to, jesteśmy gotowi. 24. O, jest nasz ten przyjaciel wilk. Uhuhu. Przyjaciel wilk i jeszcze ktoś. Halo, tylko tyle, proszę pani. Uprzejmy ukłon. Dobra, jest towarzysz. Ah, there you are. Took your sweet time. The players are all made up and waiting for the curtain. Let's give them a show to remember, eh? Just don't you go dying on me. For Rani's sake too. Dobra, przepiękne. Let's see what you're made of. W ogóle fajny voice acting jest tego. Champions! Welcome! The stars have aligned! The festival is nigh! General Radahn, mightiest demigod of the Shattering, awaits you! Champions! Prepare for battle! Defeat the general, claim glory, and grab that great rune! A celebration of war! The Radahn Festival!
Przefantastyczne! Patrzcie, jak zapowiedział nas. Święto Radana. Dobra, idziemy. Ale jaja. Który to taki? Ten majster? Kurde, wygląda jak Gael. Are you good and prepared, young chum? The festival begins. Serio? Before we begin, allow me to paint you the full picture. General Radan is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. But now, we must make merry. Oh, gathering of champions! The revels begin! The celebration of war! The Radan Festival! Kurde, myślałem, że mnie zabije. Krzepiący okrzyk. Co mam iść dalej? To będzie na tym dużym pustkowiu. I o Maleni nawet mówili, nie? Ja cię kręcę. O Malenia musi być, musi być. Jako boss, ale jeszcze nie wiem kiedy. Kurde, ale tu jest epicko. Piąteczka! Uhuhu, piąteczka! No mógłbym teraz jeszcze się wrócić. Tamtą katanę na 5 dorzucić, ale zobaczymy. Bo jak to wygląda? No mam tutaj wszystkie, nie? Piąteczkę mam i nawet 9 jakąś. Ale dobra, zobaczymy, może jesteśmy godni. Ale to będzie na tej dużej lokacji. Ja cię kręcę. Ja cię kręcę. To chyba tam. To chyba tam. Nie wiem, czy jestem godny. Dobra, tu jeszcze jakiś przedmiot. Kamień kowalski 6 zwykły, fajny. Oj, tu jest droga. Gotowi? Do startu? Dobra, gotowi. Nigdy nie byłem bardziej. To jest bitwa dopiero, bo sobie fabularni to tu są tak epiccy. Niesamowite. Śmigamy, ale zobaczcie, jak jest taki teren, to chyba będziemy na naszym wierzchowcu, nie? Aż tutaj sobie wezmę ten posąg akurat. Tym razem sobie wezmę ten posąg. Bo jak tu mnie wyrzuci, kurde. Nie no, szok. Idziemy. Idziemy. Nie wiem, co mnie czeka, ale będzie epicko. Gwiezdna plaga. What the hell, co to jest za strzała? Patrz, jak to szybko leci. I chciałem uskoczyć. Ja cię kręcę. Dobra, dawaj, uciekaj stąd. Nie da się nawet. Ja cię kręcę. Dawaj, piczko. Nie no, to jest dramat. On będzie tak szył do mnie? Dobra, dawaj szybko. Ja
I cię kręcę. No co za łucznik? Dawaj, walcz ze mną! Dobra, jest. Jest kolo. No dobra, do ubicia. Ej, on na tym koniu jeździ. Oh my god. Dobra, największy problem. Już wiem, jaki będzie największy problem. Że cały czas będzie mi tego konia bił. Jakkolwiek to brzmi. Weź się, chłopie. Ogólnie jest do ubicia, nie? Tylko muszę uważać, żeby tutaj nie tracić płotki. Ale bitwa, ja cię kręcę. Nie, no jest do zrobienia. O nie, co on ma teraz? Grawitację znowu jakąś. Następny z grawitacją. Ale jakie to jest epickie. Dobra, uspokój się. Pićko. Dobra. Jak na pierwszy raz, to nie ma dramatu. On jest do zrobienia. Na pewno nic mi tutaj nie brakuje. Poza skillem. Okej. Ta katana może nie jest jakaś idealna, nie? Ale... Dobra. Ubiliśmy mu tyle. Ja cię kręcę. Dobra. Walczymy do skutku. To jest wyjątkowy boss. Przyszedłem. Zawalczę. Zawalczę do końca. Widzimy się na następnym. No i teraz przynajmniej wiem, co mnie czeka, nie? Aha. Coś takiego mnie czeka. Dobra, najpierw trzeba chyba z buta lecieć. No i to omijać, nie? Włócznia Radana. Ale jazda. Ewentualnie, no nie, nie da się. Ten początek jest hardkorowy, wam powiem. Jeszcze nie wiem, jak tu ograć go. Ale dobra, spokojnie, spokojnie, na czas. A może jednak bez tego konia? Bo cały czas i tak jest zbijany. Dobra, chyba bez powalczymy. Też to może być ciężkie, ale... Ale sprawdzimy tak. Dobra, bez pulowania i bez konia sprawdzimy. No dobra, coś tam się wykrwawił. Nie, tak będzie lepiej. What the hell, odpalił coś? I gdzie on jest? What the hell? Co on zrobił? Jakaś kometa! Dobra. Drugie podejście, czyli idziemy z buta i walczymy z buta i nie możemy go namierzać. I w połowie robi jakąś wiksę. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Za trzecim go pokonamy, nie? Za trzecim go pokonamy. Dobra, teraz to jest decydujący. Ej, ale świetnie. Jest tak epicki. Mega. To tam już nie chodzi, ile podejść. Obojętnie, on jest na... Dobra. On jest po prostu na...
na akord. Albo się uda, albo nie. Włócznia. Dobra, pięknie. Ale omijamy jakoś to. Ja idę z buta, naprawdę idę z buta. Jakoś mi się lepiej walczy z buta. Nie wiem dlaczego, ale... Ale stare nawyki. Dobra, dawaj normalnie, a nie jakieś łuki dajesz. Opie, byś się zastanowił. Aha, miałem go nie namierzać. Dobra, widzicie? I już problem. Nie namierzać takiego dziada, przecież on... On jest zwariowany. I w połowie będzie latał jakąś kometą. To też jest dziwne, ale spoko, rozumiem. Ma takie upodobania. Nie będę oceniał. Dobra, coś tam dostał. Tego konia też można, nie? Przegapiłem najlepsze. On tak zawsze ucieknie w tej połowie. A tak. Dobra, gdzie on teraz jest? Gdzieś tutaj? Dobra. Miałem osłonę. Ja cię kręcę. To jest druga połowa, tak? Przeżyliśmy. Pewnie na tym koniu lepiej, ale on cały czas będzie go bił, nie? Więc to chyba nie ma sensu. Dobra, to jednak uderza. Dobra, spoko. Kurde! Ja cię zrobię, Radan! Ajajajajaj! Dobre to było, dobre to było! Teraz jeszcze raz! Dobre to było! Dobra, do zrobienia, hop! Jednego Estusa bym miał, byśmy dali radę. Dobra, lecimy. Wziąłem sobie teraz łuk runiczny. Zobaczymy, co... Czy to coś da ewentualnie? Tam kilka statystyk jest w górę, nie? Ale to myślę, że na niego to może być mało. Jest mega ziomek. No i teraz nie wiadomo, czy walczyć tutaj bardziej na wierzchowcu. Czy jednak bardziej... Czy jednak bardziej tak... O kurczę. Wręcz, nie? Dobra, pięknie. Super. Nie ma tragedii. Może i jest. Dobra, dwa estusy. Wytrwać do tej połowy, nie? Wytrwać do tej połowy. Później będzie z górki. No, żartowałem. Nic nie będzie z górki. Ale muszę mieć chociaż ochronę. I gdzie on teraz leci? Uwaga! Dobra. Jest w porządku. Próbuję teraz na wierzchowcu, ile mogę. Dobra, już nieważne, tam green screen, nie green screen, to jest najważniejsza bitwa. My to zrobimy. Okej, teraz padamy.
kurde. Dawaj szybko. To nawet mi się przydało, wiesz? To nawet mi się przydało. Dobra, mamy wierzchowca. Na chwilę. Jeszcze dwa estusy, nie? Dobra, już teraz na tanka po prostu, na tanka. Kurde, nie wiem czy się uda. Pewnie, że się uda! Wielki run Radana. Posiadasz odłamka. I wizerunek gwiezdnej plagi. Oj. Odpala się. Ta sekretna lokacja chyba. Ale jaja. $84,000. Nie wiem, co teraz ze sobą zrobić. Takie emocje, że to jest nieporozumienie. Tu już nawet nie mam wierzchowca. Są takie emocje przy tym bosie. Jest tu jakieś ognicho chociaż? Czekajcie, tylko ogarnę ten green screen, zaraz wracam. Dobra, coś tam jest, jest jakieś ognicho. Ja cię kręcę. Ale teraz chyba nam odpaliło tą dodatkową lokację. To też będzie super. To też będzie super. Oj, jest. Jest towarzysz. Najpierw pogadam. Może zniknąć. Ah, good. I was waiting for you. What a sick way to fight, eh? The glory of the clash is shared. By Radahn. And you. And did you see that afterwards? Falling star right before our eyes. I can't fathom how Radahn was holding back something of that scale. He was a living legend if ever I saw one. And the path has now been cleared. To Nokran, where Rani's fate will be decided. Let's meet where the falling star bit the earth. We'll take up our swords once more for Mistress Rani. Super. Where the falling star bit the earth. Gdzie spadająca gwiazda. Side by side. My only purpose is to fight for Rani's fate, sword and fang. The curtain's rising. On the final act. Let's meet where the fang will go into. My only purpose, the curtain's rising. Ole jaja. Nie no, to była najbardziej epicka walka chyba w historii, nie? W ogóle co tu się wokół działo? Nie no, nieporozumienie. Ale mega. Ale fajnie też ubić takiego bossa. Radahn, gwiezdna plaga. Fajnie ubić takiego bossa. To idziemy na razie w witalność, chociaż tu by mi się przydało też trochę. Dobra, wytrzymałość. Jeszcze dorzucę sobie jakieś tutaj runki. No i to już mamy ogarnięte, nie? To mamy ogarnięte. Tutaj to już zostawmy. I wracamy, wiecie co? Jeszcze tutaj, myślę, do naszego stołu. Wrócimy sobie tutaj. Na tą nową lokację to już pójdziemy następnym razem. A, cały czas działa ten łuk runiczny, spoko. Dopóki nie zginiemy. You have returned. What is it? O królowej Marice. Queen Marika is the vessel of the Elden Ring, carrier of its vision. A god in truth. But after the Elden Ring's shattering, she was imprisoned in the Erd Tree. A grim punishment for shattering the order.
despite her godhood? The fingers speak. Marika's trespass demanded a heavy sentence. But even in shackles, she remains a god and the vision's vessel. Confer great runes to become Elden Lord and join Queen Marika as her consort. The fingers have willed it so. Now you may go. A moc wizerunku, co dostaniemy? Kurde, jakiś mieczyk za niego możemy dostać. Wielki miecz gwiezdnej plagi. Co on tu ma? Siłę 38, w inteligencję 15. No i fajny. Wielki łuk. Ja sobie go chyba już kupię. 38 w siłę. My mamy 33. Do zrobienia. Do zrobienia. A kup... Czym mamy Secigiego? Nie ma o czym gadać. Cały secik akurat za niego można kupić. I jeszcze te miecze. No pewnie. Z chęcią wydam to wszystko. Co tu się dzieje w ogóle? Czekajcie, czekajcie. Coś takiego. Ale w dwie ręce? Dobra, ja sobie stąd pójdę. Pójdę tutaj ewentualnie, albo pójdziemy tu, co? Ja cię kręcę, ale poszedł bossik. No to jest naprawdę nahypowany boss i bardzo dobrze, że nahypowany, bo tu się działo. Czyli tu mamy coś takiego. Co to są, dwa mieczyki? Krzyk. Co tu się wyprawia? Ah, hello there. It was a battle marvelously fought. You are well and truly a champion, friend. I, on the other hand, am nothing but a crock. One hit was all it took to crack me, and for my insides to come spilling out. After that, I hid like a coward, and as such, I can hardly stand to face one such as you. But don't you think I've given up just yet? As luck would have it, there's a veritable mountain of warriors' bodies right here. If I can just squeeze this bunch down inside me, I'll be a mighty warrior again in no time. And you know, the bodies found here are exceedingly fine. Who could expect any less from the very warriors who fought in the Shattering? The greatest of all wars. Just you wait and see, friend. I'll grow even stronger. Just you wait when next we meet. Będziesz większym dzbanem? The bodies found here are... Who could expect... Dobra, fajnie. Ale... Czekajcie, jak wygląda status teraz? 168, bo mamy po prostu na minusie. To tak wygląda. No to ja będę w tym secie chodził. O ile mam tyle udźwigu, oj wątpię. Oj, bardzo wątpię. Chociaż... Jak wyrzucimy to... Duży ciężar, 57. Z czegoś bym musiał zrezygnować, nie? Ewentualnie z tego. Średni ciężar. No to tu bym musiał zrezygnować jeszcze z tego, nie? Ale spoko. Tu można ewentualnie zrezygnować. Tak wygląda. Generał Radahn. Niech będą te katany, ale... Kurde, tamten mieczyk jest mega. Tamten mieczyk jest mega. Tu mamy ile? 7,5, 6,5, a te mają...
20 łącznie. Duży ciężar. I tak, ale... Ale to jest mega. Krzyk do gwiazd. 168. Na razie musimy sobie to zostawić. Na razie musimy sobie to zostawić, ale będzie na co zbierać. Będzie na co zbierać. Na razie chyba nie będę ulepszał tych katan. Ale jaja. Dobra. Tak będziemy chodzili teraz. Jeszcze tutaj zobaczymy, co mamy. Szok. Szok i niedowierzanie. Szok i niedowierzanie wam powiem. Tu jeszcze mamy questa z tamtym majstrem. To teraz sobie wyczyścimy te wszystkie lokacje. Dopóki nie będzie wszystkiego, to nie pójdziemy dalej chyba. The two fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to... Dobra, to już słyszeliśmy. Czyli tak, ogólnie jesteśmy w stanie nawet tutaj sobie odpalić tą windę. To jest super. Co nam jeszcze tu zostało? A tutaj jest jeszcze ten smoczek. Jest smoczek. To idziemy na smoczka, na finał. Idziemy na smoczka, myślę, że na tym koniu. Ale jazda. Ale jazda. Ja to trzeba przetrawić, jak wam się podobała ta walka? Tak mnie sponiewierała. Szczerze powiem. Czy tu będzie ten smoczek teraz w ogóle? Teraz jesteśmy generałem już. Super zbroja. Super zbroja. Troszkę cięższa jest, ale na pewno ma lepsze też odporności, nie? Bo tutaj na statusie... No, spoko jest. Najlepiej sobie tutaj posprawdzać. No, 18 fizycznych. Kurde, ta zbroja jest mega. Ta zbroja jest mega. Tam jest smoczek, tak? Dobra, to sobie zrobimy jeszcze na koniec. Ale to był hype, ja cię kręcę, ale to był hype. No to chodź, smoku, zobaczymy, czy jesteś godzin generała Radana. Oj, chyba... Chyba rip. Co tam, smoczku, potrafisz? Czyli on był taki słaby, nie? Na start. Do tego się dało w miarę szybko już pokonać. Myślę, że tak na 50, 60 levelu spokojnie. Nie, to był taki... To był taki jakiś najsłabszy, nie? 6000 tylko, ale serce smoka daje. Dobra, fajnie. No to proszę państwa, trzeba troszkę odetchnąć. Przegrupować siły i pójdziemy ewentualnie na to sekretne miasto następnym razem. Ja się dowiem, jak tam wejść. No i tam się widzimy z naszym kolegą Wilkiem, nie? Ależ super sprawa. Dobra, wielkie dzięki, już nie przedłużam. To było majestatyczne, wam powiem. Kolejne filmy tutaj, cała playlista. Kto teraz może zaczyna dopiero oglądać, to warto tutaj oczywiście całą grę zobaczyć od początku. No i do zobaczenia następnym razem. Hej, hej, hej!